O wykluczeniu komunikacyjnym rozmawiali samorządowcy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o wykluczenie komunikacyjne pomiędzy Polkowicami a Głogowem. Konkrety co prawda nie padły, ale mają być znane już za miesiąc. Pracujemy nad rozwiązaniem, by włączyć Polkowice i Głogów do naszego planu transportowego, mówił wicemarszałek Michał Rado. Zrobimy wszystko, żeby to wykluczenie Polkowic, Głogowa, żeby je zlikwidować, żebyśmy za jakiś czas mogli powiedzieć, że kolejna stolica powiatu w naszym województwie jest skomunikowana ze stolicą naszego województwa, z Wrocławiem. Stoimy na stanowisku wspólnie i na szczęście też rozmawiamy jednym konkretnym głosem, że przyszłe połączenie kolejowe w aglomeracji miedziowej musi zostać dokończone. Jesteśmy po pracach przedprojektowych. Wydane zostały prawie 4 miliony środków publicznych na prace przedprojektowe. Mamy decyzję środowiskową i dzisiaj też dowiedzieliśmy się od pana marszałka, że rozmowy są prowadzone z kolejami państwowymi, z PKP PLK, żeby dalej ten proces prowadzić, aby już wyprodukować dokumentację, pełną dokumentację projektową. Ja tutaj deklaruję ze swojej strony, ale też słyszałem ze strony moich kolegów, że włączymy się w ten proces właśnie przygotowania tej dokumentacji. Przypomnijmy, że przez pewien czas rozważano pomysł, by między Lubinem, Polkowicami a Głogowem uruchomić specjalne linie autobusowe. Mówiono wówczas o autobusach kolejowych. Możemy takie autobusy uruchamiać na bazie linii istniejącej lub zawieszonej, która była, gdzie kolej funkcjonowała. Do Polkowic nie było takiej linii, nie było takiej kolei, więc autobus kolejowy jako taki, który funkcjonuje między innymi w Stroniu Śląskim, w Górze czy w Sycowie, nie może być brany pod uwagę. Dlatego na wzór województwa łódzkiego, jeżeli chodzi o taką zastępczą komunikację autobusową, my musimy przeanalizować to pod kątem prawnym, ponieważ mamy pewne wątpliwości co do funkcjonowania tego systemu, więc musimy to przeanalizować pod kątem prawnym i tak jak powiedziałem, po kolejnym spotkaniu będziemy mogli więcej powiedzieć na temat tego, czy to jest możliwe i co będziemy dalej robić. Konkrety w sprawie wykluczenia mają zapaść już w przyszłym miesiącu. Roboty na jeden dzień opanowały uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Wszystko dzięki specjalnemu pokazowi, który pozwolił poznać nowe technologie. Podczas spotkania eksperci z Bosch Rexroth zaprezentowali nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłu. Dzisiaj to prawdziwe święto nauki, w którym spotyka się sektor biznesu, przemysłu z sektorem oświaty i edukacji na poziomie wyższym. Dzięki współpracy z Boschem Rexrothem będziemy mieli okazję gościć szereg osób, które będą mogły zobaczyć roboty samojezdne wraz ze współpracą z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W programie były pokazy robotów samojezdnych, a także szereg wykładów, w których prelegenci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat najnowszych trendów technologicznych. Przy okazji takiego spotkania nie mogło zabraknąć tematów zastąpienia człowieka robotami w przyszłości. W pewnych powtarzalnych procesach oczywiście tak. Można powiedzieć, że w dużej części zastąpią. Tam, gdzie mówimy o takiej bardzo prostej pracy fizycznej, oczywiście tak. No, powiedzmy sobie, no, taka jest ewolucja rozwoju naszego społeczeństwa. W pokazach brali udział głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych. Seniorzy wrócili na zajęcia Gaudeamus i Igitury, ślubowanie nowych słuchaczy. W uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zainaugurowano nowy rok akademicki 2024-2025 Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość odbyła się już po raz 18. Oferujemy szereg zajęć, które będą atrakcyjne dla ich czasu wolnego do zorganizowania się w grupy, aby mogli spędzać swój czas wolny poza godzinami. Przynajmniej człowiek ma kontakt z ludźmi i no głównie o to chodzi, bo cóż tam więcej możemy się nauczyć, jak zdobyliśmy wiedzę, jaką zdobyliśmy do tej czasu. Informatykę, angielski, psychologię, ćwiczenia gimnastyczne, jogę, psychologię, chyba wszystko. W tym roku zrekrutowano blisko 190 słuchaczy, w tym prawie 25 nowych. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zarówno zajęć w formie wykładów, jak i ćwiczeń,
z sportowych również bogatą mamy ofertę zajęć. I joga, i zdrowy kręgosłup, też różne inne aktywności fizyczne, ale jednak najważniejsze są wykłady, czyli historia, psychologia, krajoznawstwo. Takie uniwersytety trzeciego wieku już w Polsce, wiele ich funkcjonuje. Pamiętam, jak powstał, bo wspólnie z ówczesnym panem rektorem Włodzimierzem Olszewskim ten pomysł się wygenerował, uniwersytet został powołany i on miał cykl trzyletni. I kiedy spotkaliśmy się już na zakończenie roku akademickiego po 3 latach, padło pytanie, i co dalej? Wtedy uznaliśmy, że mogą studiować do końca życia. Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2006 roku. Jego słuchaczem może zostać osoba, która ukończyła 45 lat, mieszka na terenie gminy Polkowice. Organizatorem zajęć jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego, a projekt współfinansowany przez gminę. Spotkania 3 pokoleń z kulturą łemkowską w Polkowicach. Była to 17. edycja imprezy w Auli Forum Zespołu Szkół. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Łemków. My jako Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie nie tylko skupiamy się nad zespołem, my czynimy wiele starań ku temu, żeby zachować tą tożsamość kulturową łemkowską. Celem tej imprezy jest promocja kultury łemkowskiej w rejonie. Jak wspomnę tylko, że powiat polkowicki jest takim powiatem, w którym rzeczywiście duża grupa społeczności łemkowskiej zamieszkuje i tu jest jakby naturalne, ale też wychodzimy na inne powiaty, na inne województwa. Tak jak powiedziałem, od 3 lat jest to impreza już 2-dniowa, to nie jest impreza jednodniowa, bo chcemy to ukazywać, to piękny dorobek tej kultury łemkowskiej. Podczas imprezy wystąpił łemkowski zespół pieśni i tańca Łasti Woczka oraz zaproszeni artyści z Görlitz i okolic. Spotkania z kulturą łemkowską trwają już 17 lat, to jest 17. edycja. Jako Centrum Kultury z radością możemy współorganizować to wydarzenie i bardzo się cieszymy. Aula Zespołu Szkół w Polkowicach wypełniła się po brzegi widzami. Zaprezentujemy grę na akordeonie, śpiew i taniec. Przychodzimy do Stowarzyszenia Łemków i mamy tam taką salę, gdzie tańczymy, uczymy się grać na akordeonie też, do występów. Była to 17. edycja spotkań 3 pokoleń z kulturą łemkowską.